Dobra, hejo, hejo, witajcie. Wyzio, co się stało? Praca jak widać w re. Robimy kwaterę dla Dakusi i Elci. Jeżeli dzisiaj zdążymy jeszcze, to jedziemy po Elcie. Jeżeli nie zdążymy, to nie. O, tutaj trochę będzie plac do jazdy mniejszy, ale my to w sumie wiecie, jak na tym placu jeździmy. Tak jeździmy, jak widać, że jest zarośnięte. Tyle co odkłada rozjeżdżone. Także co, tutaj robimy taki plac. Tu będzie trochę większy, żeby miał więcej miejsca, bo tu może jeszcze jakiś źrebol dojdzie do nich. I tu najwyżej, tu zrobimy jeszcze takie o, i tu może być jakaś widownia czy coś, chociaż jakieś ławeczki. I co, tutaj będą miały sobie swój boksik. Taki na razie tylko wiecie, na deski dajemy, żeby chociaż na szybko były. Żeby na szybko były, bo co? Bo i tak wszędzie będzie po prostu, tu ściany będą od góry, od dołu do góry odeskowane, także tu będą miały normalnie deski, tylko będą, póki jeszcze jest ciepło, póki jeszcze nie ma takiego mrozu i w ogóle patrzcie, w końcu wyszło słoneczko, trochę wyszło słoneczko i mgła schodzi, bo normalnie rano było bijało, jak wyszliśmy, że masakra. No, tutaj brakuje nam jednej deski, ale trudno, tu i tak będzie taki paśnik zrobiony, bo patrzcie, co my... Dobra, mała śpi, to mogę ją zostawić. Patrzcie, co my tutaj zrobiliśmy. O, tadam! Tutaj konie mają korytarz na sianko, mają tu bufet, tutaj odkręciliśmy to się, jakoś takoś się dogaduje z końmi, Dala non stop przy niej siedzi. A obydwie z Dalą to są na siebie cięte i jakoś się dogadują, powiem wam szczerze, bo jedna chce drugą wkurzyć. I tu mają kilka balotów, żeby mogły sobie same spokojnie jeść co chcą. Kremona dołączyła teraz. Kremona ma osobną kwaterę. Kremona stoi tutaj, przez to, że Kremona strasznie chudnie i dopatrzyliśmy, po prostu nie dopuszczały ją konie do siana. Dlatego Kremona musi mieć osobną kwaterę, ale raczej tutaj wyląduje Tośka z małym Stadim, żeby Tośka, wiecie, nie była tak po środku koni, żeby mniejsze ryzyko stwarzała kopa. Jak tu będzie sobie jadła, to nie będzie tak ten. Także tu będzie Tośka, a tam w środkowej właśnie będzie Kremona z tym małym. Ogólnie wypuściłam je na wybieg, a źrebaki, że uciekają, to nie ma, nie wychodzą na ten duży wybieg. No i tutaj właśnie zastanawiałam się, czy zrobić też taki korytarz z sianem. To jeszcze będzie przemyślane, ale chyba tak, tyle, że tu jest poidło, więc będziemy musieli znowu przerobić. I co? I tu właśnie mają tak fajnie, wszystkie sobie ładnie jedzą, Dala jest z nimi, teraz jak mają tak siano, no to nawet ich nie gryzie. O, sobie sięgają, muszą sobie sięgać. Miałem tu też włożony jeden snopek słomy i patrzcie, ile słomy w ogóle zjadły. Mają słomę i siano do wyboru i patrzcie, tam też jest snopek słomy położony i też sobie go jedzą. Musimy się tylko pościelić tu im, bo jak tu stoją w jednym miejscu, to już no trochę gnoju robią. A teraz był wywalany gnój, ale znowu trzeba im dościelić tu. Mamy w końcu ciapkę tutaj, także jest super. I co, tu tak samo będzie taki, ale chyba tylko z jednej strony, chyba odtąd tu tylko będzie tutaj takie coś. Jakby w rejestrze zostały trzy konie i tu już mamy przygotowane deseczki też i stwierdziliśmy, że żeby wypuszczać te źrebaki, żeby mogły sobie wychodzić na duży wybieg, to najpierw zaczynamy grodzić od drogi tam naokoło, od ulicy, żeby dać drugą deskę. Oho, Kremona się tarza, tak, pewnie. Tak ona w ogóle weszła w stado, ale dzisiaj w nocy... bo nie wiedziałeś, z kim się zgodzić, to Dakotę daliśmy do dużego stada, a Gwiazda wyszła na duży wybieg i tam dostała siano. O Boże, Kremona! Jezus Maria! Boż! Jak ona wygląda! W ogóle pytaliście się, od czego ona jest taka różowa, i to od Halloween, bo była pomalowana, ale jest brudna, jak nie wiem. No. I co? I Gwiazda była tam, więc się jakoś dogadały. Mamusia przyjęła córeczkę, w sensie Dala. I co? Dobra, to my grodzimy. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Patrzcie, jakie słońce. Boże, jakie piękne. Dziki Mustang to cały czas biega. Podejdę tam do niej, zobaczymy, co ona tam świruje. W ogóle Elcia sobie coś zrobiła w nogę. Ma zdartą nogę. Opuchła jej. Wsadziła sobie gdzieś w nocy. Pokaż się, Daki.
Ty to cały czas tylko biegasz, co? Ty to tylko biegasz, ta. Tylko byś biegała. Oho, teraz Dalunia się tarze. Sobie to żal nie zrobiły. Ten werek za mamusią na pewno, bo on robi wszystko to samo co ona. Tak, wiadomo. Zawsze, zawsze. Jest Dakusia. Mogę sobie też tam. I o. Tak. Serio, Denver zawsze to robi to wszystko samo co Dala, nie? No. Piękne konicie. Także no co, tu będzie fajna kwaterka sobie. Już się nie mogę doczekać tej przyjazdu Elci, bo po prostu Jezus, ja za nim tak tęsknię. Elci, Candy, Disneya. Serio, trzy moje najkochańsze konisie tam zostały. No wiadomo, oprócz Tośki, ale Tośka jest tutaj, mam ją na miejscu. I co? Więc czekam na nią. Czekam, czekam. Może dzisiaj nam się uda. Także no, a koniki to mają raj, naprawdę. Musimy w ogóle zrobić nowe wyjście na wybieg, na łąkę do nich, bo tam trochę rozkopały. Także tak słabo, żeby je na razie wypuścić, bo tam mają takie strasznie mokradła, że tak powiem. No dobra, Łukasz przyjeżdża. Patrzcie, wziął te deski. No i super. No, aha! No proszę, no i mega. To pójdziemy od razu tam robić. To będzie można wypuszczać te rybaki też na łąkę. Wiadomo, my je wypuszczamy też. Tyle, że trzeba je pilnować. A jak teraz tutaj na przykład robimy, no to nie mamy możliwości tak patrzenia. Dobra. Kopiemy dziury. Dobrze, że mamy wiertnicę. Także wiertnicą to raz dwa. Co tam? Bo jakbyśmy chcieli jechać i kręcić deski, to tutaj nie wyjadę, bo nie będzie bramy. To zrobimy. To jedną deskę nie przykręcamy na razie. No to dobra. To najpierw deski zrobimy i o. Dobra, to daj, ja nagrywam ty wiert. Pokaż, jak to się robi. No, słupki wjechały. Teraz tylko zakopać. Co? Co mówisz? No. O, jedziemy dalej. O, no i proszę bardzo. Mamy to, podeszce już jest, tutaj też. Tutaj tylko sobie zostawiliśmy, żeby przed ciapkiem, bo póki co nie mamy... nie mamy czego... O, to już tak to wygląda, to tak, nie wiem, czy pokazywałam. Nie mamy tutaj bramy zrobionej z placu do jazdy. I musimy na razie sobie tędy przyjechać i tutaj, z tej nowej kwatery. Ale teraz mieliśmy przerwę, bo Goda się obudziła, więc trzeba było nakarmić i w ogóle, więc tam... W sumie z półtorej godziny siedziałam w domu. Łukasz coś też tu jeszcze porobiło. Widzę, że też zasypał. Te. I co? I Łukasz coś tam jeszcze bierze i idziemy. Przygotowane deseczki i idziemy robić deski od strony ulicy. No. A koniki sobie są cały czas na trawce, sobie skubią coś tu. W sumie niewiele co mają, ale sobie trochę poskubią. Także no, dobra, to czekam na Łukasza i zabieramy się za robienie tam dalej. Uwaga, uwaga, patrzcie jak pięknie. W końcu druga deska wjechała. Tylko patrzcie, o tu mamy dziurę, bo za krótko, za daleki odstęp trzeba uciąć jakąś deskę. I o, ile tego mamy. Tam nadal, dalej też już nie ma. Musimy jakieś ogarnąć. Jakieś deseczki. No dobra, mamy tu pięknie i na razie to tyle. Chyba, że idziemy jakieś wyciąć i zabrakło nam tutaj śrubki jednej. Także no, dobra, to lecimy dalej. Halo, halo. Co tu idzie? Kogo tu zabieramy dzisiaj? Mamy przyczepę. Mam kantarek, jej nowy. Dopiero dzisiaj odcięłam metkę. I co? Jedziemy, tak? Łukasz wziął małą. A ja próba pakowania Elci. Półtora rocznego źrebaczka. Dobra, idę po owies i pakujemy. Patrzcie w ogóle, co tutaj mamy. Do siodlarni nie ma przejścia. No tu Łukasz już przygotował żarcie. I co biorę? I
Idziemy, jeszcze pokażę wam tutaj. Hej Kicia! Hej Kicia, to jest kotka stajenna, nie? Kiciuś? Ona uwielbia konie. Pamiętacie ją podczas porodów, jak były te kamery? Jak tu mieliśmy kamerę, to ona zawsze była u konia. Hej! Hello! Halo! Halo! Halo, cześć! 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 Co chciałam wam pokazać? Mojego przystojniaka! Siema! Siema, no Disney! Jeszcze ty tylko! Ale masz tu gnój! Trzeba ci pościelić! One i tak mają na dworze siano. Cześć, mój złodziaku! Cześć, mój malutki! Pik, pik, pik! I to jego ludzkie oko. On ma obydwa ludzkie oczka. Czy wiecie, że tu jest białko pokazane? To i to ma ludzkie. Widzicie? Fajny jesteś, chłopak. Fajny. Fajny. Najlepsze jest to, że serio. On do nikogo się nie zbliża. W sensie nie podchodzi do nikogo, tylko w sumie do mnie, więc jestem naprawdę w szoku. O co mu chodzi? Dobra, przywitany mały. To dobra, biorę owiec i próba pakowania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu? Będzie git? Ha! Git. Oh no. Dobry koń! Super! Super koń! Brawo! Zamykasz? No. Ja jej tu daję, a ty zamknij. Super! Tak! No. Dobry koń! Dobry koń! No dobra, dobra! Dobry koń! Super! No super konik, kto jest taki grzeczny? Kto jest taki... No i weszła, wyłączam. O, kończy sobie szamkać. Albo czy grzeczna jest. Łysz, tylko jeszcze podwiesi to. Ale ty jesteś big, big. Poczekaj, hop, tu, z tej strony się patrz, o. Big, big, babi. Tak. Dobra. Super dziewczyna. Dobra, wyłączę. Jeszcze tylko Candy mały. No, może dzisiaj ogarniemy. Dobra, wjeżdża Elcia. W ogóle wiecie, co tu zamówiłam? Wiecie, co ja zamówiłam? Miarę do koni. Laskę do mierzenia koni. Także zmierzymy. Cały czas się pytacie, ile konie mają wzrostu. Obudziła się? O, Elcila. Także zmierzymy konisie, ile mają wzrostu. Na razie sobie to odłożę tutaj. O. Okej, przyjechała. Ja nie mogę. My tu mamy wiksę, tutaj tu mała, tu coś. Normalnie przerąbane. Pójdź ją tam do stada od razu i tyle, nie? Ma ona przyczepę tu. Oho, oho, o Denver, zobacz, przypomniał sobie o Elci. Ej, dawaj Denvera, zobacz jak on patrzy. Denver, kto to? Denver, zobacz kto przyjechał, twoja psia psi. To była jego kochańsza psia psi. No, uważaj, poczekaj, jest mała. Poczekaj. Dyzio. Dalej, zamykaj. Oho, już, już, gwiazdor, jak Jezus, zwykle. Maria, gwiazda! Gwiazda! Masz, sobie super. Nagrywaj, trzymaj, ja wypuszczę resztę pięt. Oho, chciałam właśnie tam iść bliżej. Masz przybliżenie, zumrą. Ale jesteś okrutny, wiesz co? Widzicie, jak jest Łukasz? Tak, jest Łukasz właśnie. Denver, pozwala na Denvera, Paula! Denver, się! Patrz, Delusie próbuje jeść. Ona cię nie lubi. Chodź się przywitać, chodź.
Chodź, Dakusia, zobacz, kto do ciebie przyjechał, tak. Dyzio! Well, spaduwa! Tośka! Co tam mała jagódka? Co się stało? Pokaż. Dala, dala. Chodź, dala. Bender, Dakota. Daj, Dakota. Daj, Dakota. Boże, Elcia, jak piękna ona jest. Dyzio! Ja muszę wyczyścić ten. Bo mam, o, o, lepiej. Dyzio! Co tam jagoda się dzieje? Co się dzieje? Co? Co się dzieje? Mika! Co się dzieje, jagoda? Co? Buju, buju zrobimy. No dobra, idź tam, ja z mamą zostanę. Co? Nagraj Elkę i Denvera, bo Denver ją zobaczył, to zaraz wiesz, podjarany. To ją buj, ona chce spać, ona tylko ją musisz nosić, bujać. No to powózek lepiej. No, może z Denverem, ej. Z Dalą, patrz! Dakota, zasłaniasz? O, Denver, zobacz! O nie! Ej, ale Denver duży to nie. No, urosło mu się. Gdzie ty, Elcia, jesteś? Jesteś w raju, tak? Elcia, jak ona piękna. Boże, ale jej tu brakowało. Jakie konicho to jest już duże. Jezus. Hmm. I co, Denverek? Oj, Denverek, twój kochany. Dawaj, Elcia, biegasz? Pokażesz, jak ty chodzisz? A ty co, Denwos? Jesteś duży. On się boi tych nowych koni, co trochę? Elcia, to ja teraz jej na głowę wchodził. Wchodziłeś jej na głowę normalnie. Dosłownie jej wchodził na głowę. O ja. Gdzie ty jesteś, Elcia? Gdzie ty jesteś? Jak ty jesteś, Elcia, duża. No właśnie, ściągam. Prut, prut, chodź, myszko, chodź. Prut. Chodź, kochana. Stój, stój, stój. Stój, stój. Co ma? Kto? No bo tamtego wzięłam do prania. Chodź. Elcia, pokaż, pokaż, pokaż. Delusia się patrzy, co to jest? Co to jest? Zwiedzasz, co? Boże, Uel, jaka mała to jesteś do niej. Cześć, kochanie. Buju, buju. Dakusia już u siebie się czuje, co? O, dwa mustangi. I tam, ale u nas jest kolorowo, ja nie mogę. Wszystkie maści chyba mamy. O, idziemy. Ale ty jesteś Kremona niedobra, wiesz? Ta już chyba ruje ma. O, nie wierzę. O, nie wierzę. Nie, Kremciul? A, czyli tam jest, okej. Co? O, ty sierotko. Dawaj, hop. Pokaż, jak się ruszasz.
Tak, jesteś. Już tam wbiegła, okej. Ale stado, ja nie mogę. Kurczę, jakie mamy duże stado. O, ale ta kota stoi pięknie, jak łogier. No. Patrzcie. Popisu we wali, jak te. Dawaj, Elcia, idź. Idź stąd. Idź. Tak, tam jest twoja kwatera, Elcia. A to w ogóle popis, co? No. No, za kotą się teraz. No, psia, psi, nie? Nareszcie, jak ktoś tam za kotą. Dawać, dawać! Ta tam poleciała. Gdzie jest ta moja psiapsi? Gdzie ona poszła? Gdzie ona poszła? Tam jest. Ja. Ale dobra, co jak to? Jak ona się rusza? Na serio, kurde. Jak naprawdę, no teraz to brakowało tutaj tych kolorków, co? Wszystkie inne, wszystkie inne. Piękny koń. Is it gota? O, mały zarywa. Mały podrywacz, kurczę. Ej, ole by było fajne połączenie, co? Teddy i Elcia. No, oho, kto chce krzyżować każdemu klecz z Denverem? Mika. Ej, ej. Tośka chciałem ten. Patrzcie, ma zdartą nogę, pomimo że ma trochę spuchniętą, to patrzcie jak biega, w ogóle nic jej nie boli, to co? No ten mały się zakochał, Łukasz. No. No się zakochał. Pierwszy raz w jakimś koniu się tak zakochał. No chyba nie, za jakiś podjarany. No. Puszczamy go? Dawaj go. Serio? Na co? Chodź, dala się tarzy. Chodź, mały. Teddy, chodź. No nie wierzę, no się zakochał. Teddy. Patrz go, jaki... Ogierzył teraz. Bam. Teddy. Ej, bo ona ruje, ma Łukasz. Tak, to nie puszczamy go. To chwila, zamknę tutaj. Łukasz, martwy ptak tu leży. Co mam z nim zrobić? Widziałem go rano. O nie. Nie pokażę wam go. Dobra. To co, ja biorę małą i idę ją nakarmić, co? Ja sobie teraz nagrywam odcinek pod tytułem wypad z Dakotą nad jeziorką. No dobra.